Dzisiaj obejrzymy najbardziej zabawne błędy, które ludzie popełnili w Fortnite. A ty nie popełnij tego błędu i subskrybuj koniecznie ten kanał, bo jesteśmy coraz bliżej 200 tysięcy. No i dziękuję z tego miejsca każdemu wspierającemu z kodem Jaworski przez 300. Będę wam mega wdzięczny, jeżeli wpiszecie owy kodzik, bo bardzo mnie wspieracie w ten sposób. A my już, słuchajcie, lecimy do naszej składanki. Na sam start mamy ziomka, który biegnie do góry do Helki w ogóle. Czy ten ziomek w Helce awczy? To jest dobre pytanie. A ją go zadańsi! O ja! Ale five head totalny. Dobra, okej, okay, to było piękne. Mamy nasz Stark Industries, nasze... Ale wskoczył, wow! To było fajne, to było śmieszne. Mamy streamerkę tutaj, która odbiła granat od świetnika. I to było zabawne dla niej, okej. Okay. Kobiety mają czasami inne poczucie humoru. Ru? Co to było? Co tu się zadziało? Jeszcze spa... Ała! Dobra, piękny headzik. Tu też będzie hadzik. To mu wyszło. Tu mamy ziomeczka sobie w samochodzie, który jedzie. A lamę zauważył. Ja ostatnio też tak zginąłem w jednym z odcineczków. Nie pamiętam w którym. Dajcie znać w komentarzu, jak pamiętacie w którym. Okej, okay, to naprawdę są dziwne akcje dzisiaj. Dobra, tutaj kolega ma... No jak on zginął? Co się dzieje w tym odcineczku? Podoba mi się już ta kompilacja, fajna jest. Wyskoczy poza... Dobra, myślałem, że wyskoczy poza strefę i zginie, ale jednak nie wyskoczył, stało się coś innego. Tutaj będzie zadanszone. Będzie zadanszone drugi raz. Tak, będzie zadanszone drugi raz. I... okej, okay, udało mu się. Znowu mamy furkę, tą ze Stark Industries. I właśnie wypadł sobie ziomeczek, kulturalnie, pod tekstury mapy, zdarza się. To całkiem normalne ostatnim czasem zauważyłem w tych składankach. 10 HP ma. A, i przez to, że użył tej mocy zamiast skoczyć na to, to zginął. Jak mu noga w ogóle się tlepie? I się odbił jeszcze od tych... Co to się zadziało? A, będzie sprawdzał, na ile osób laser działa? O! Kurde, ale ten laser ma moc, ten laser jest zbyt OP, nie? Spadł, chciał rzucić podkładkę i się wybił poza strefę, no ładnie, no ładnie. Dobra, tu mamy bardzo rozpikselowany obraz i w sumie nie wiem, jak ten frag się wydarzył. Okej, kolega sobie skacze i zginął w wodzie. Epic Games ostatnio mnie już nie zadziwia, naprawdę. O nie, o nie, IF. Jeszcze się zabudował. Dobra, tutaj jesteśmy przy sejfie na Stark Industries. Mamy kulturalnego trapa u góry. A on się wybił przez tego trapa, przez to ten trap się nawet nie zaktywował. A mi właśnie kamera się wywaliła. Okej, wróciłem do żywych, już jestem. A, on zrobił sobie idealny timing z tym robotem. Dobra, szczaiłem to dopiero teraz. Okej, okay. Użył laser i crash pa, ale poleciał do nieba. Prawie jak winda do piekła Palasajda, tylko w drugą stronę. Dobra, mamy trzech kumpli w tym, a i ktoś ich w międzyczasie kolapsuje i on nie wsiadł. Dobra, wsiadł. Oni przeżyją to czy nie? A i to jest ziomek na dole, który buduje rampy. A czemu on buduje rampy? Czy to jest jakiś five head totalny? Powalili go! O ja! Ciekawy jest edytowany skin, by the way. Nie, dostał na łeb. Dobra, crash pad i laser znowu. I znowu będzie latane do nieba. Oj, tak. A i wskoczy do ziomka. A nie, myślałem, że wskoczy do ziomka. Odbił się od Helki. I on leci... on leci teraz do strefki, tak o. Dobra, no jeb dla pana, niestety. Ale to jest dobry sposób na wchodzenie do czyjegoś daszku. Nie wiedziałem, że to działa w ten sposób. I tak samo to, żeby wejść do czyjegoś boksa, wow. Okej, okay, odbijacz, taniec. Już myślałem, że zginie czy coś. I uwaga, crash pad. Ej, ta metoda z crash padem jest kozacka. Dajcie znać w komentarzu, czy oni widzieliście, bo ja na przykład nie wiedziałem. Mamy tutaj panienkę, streamerkę. I się od... Nie, i zginie. Dobra. I jeszcze w locie go zabił pięknie. Dostaje jakoś laser od botów i tak dalej. Ale mu nad głową przeleciał. Okej, okay, i spadnie na dół i zginie.
Wiedziałem. Ale nice try, nice try. Wysadzą stację te robociki. Oj tak, i tutaj... A, myślałem, że śmierć. 30 HP mu zostało. A, przyleciał wielki. Z tego mi Manojek mówił, że wypada RPG w ogóle, bo... Szczerze mówiąc, ja nigdy mi się nie udało tego wyjaśnić. Ale podobno dzięki temu ma się jedynego RPGa na serwerze, jak się wyjaśni to coś. Jechał sobie taksóweczką i nagle cyk poza tekstury mapy. Wow. Epic Games 2K20. Dalej się nie zmienia. Co chłop zrobił? Zagapił się i spadł. O nie. Dobra, bitka na kill-offy. Uwielbiam. Ziomek wziął teka i zginie? No jef. A nie, zabił go! Wow. Ale udało mu się ładnie zabudować przed zadanszeniem. Jak on rzucił crash pada? Jak on rzucił crash pada, będąc zatańczonym? Nie mam pojęcia, wiem, że mamy kolegę, który... A, rzucił ten, to jest shockwave taki duży. Shockwave'em można tak zrobić z tym, z odbijaczem. O, bez Nikos! W zagranicznej składance bez Nikosa mamy. To ja też chcę skosza, co? O nie! Dobra, co tu mamy? Najdzik? Pepo, WTF, co to było w ogóle? I zrobił... Okej, ja nie mam pytań, ja nie wnikam naprawdę, co to było. Dobra, gość kampi się w krzakach. Będzie tutaj chciał zatańczyć kolegę w aucie. Fajne jest to, że jak zatańczysz kogoś, to on jakby z auta wychodzi, nie? Czy tam z helikopteru, czy czegokolwiek. Trzecia bomba już. I zabił go w końcu, dobra. Myślałem, że tamten ziomek z daleka go najpierw zabije. Ale piruet został walnięty. Okej, tutaj mamy bandażyki. Nic więcej nie ma po... Ale dostał! I to był randomowy samochód, ten ziomek go w samochodzie nie widział. Dobra, znowu mamy supermoce. 100 mu odjął. HP ponad. Ale piękny movement, by the way. Już ja mam lepszy. O, ładny laser. Nie, ten laser jest zbyt OP, nie? Naprawdę. Dobra, mamy Duma. Szybko wyjaśniony Dum. Tamtemu pompka wystaje. Ale go... Ale go odbił. Piękne to było. Dobra, znowu mamy jakąś koleżankę. 9-8. Dobra, zabiła. Co tu się dzieje w ogóle? Ona obija każdego. Co to? To są chyba stry snajperzy, nie? Ona nie może go... O nie, i zginie. Trapy są. I zginie. Coś czuję, że on zginie. Od tego ognia sam zginie. Wygrał w powietrzu! Okej. Okay. Ładny frag bardzo. Kolejny ładny frag bardzo. 3 razy. To już naprawdę jest skill. To już nie jest fart. I jeszcze no scope. Znowu mamy naszą koleżankę wspaniałą. Bardzo mi się spodobała pani w poprzednim, w sensie jej movement oczywiście. Bo Ola to montuje. Nie, że pani mi się spodobała. Nie, tylko ty mi się, Ola, podobasz. Nie, i ona tu spadnie. Patrzcie, spada. Drugi raz w sumie, to na tym samym miejscu spadła, nie? Ale go wywalił. Cyk. O, znowu mam jakąś koleżankę. I ona stoi na ognisku. Ktoś tu chyba dawno nie grał w Fortnite. I nie wiem, że od dłuższego czasu już niestety nie da się stać na ognisku, bo kiedyś można było. Jak ten samochód się odbił? Gość se lewituje. Znaczy w sensie chodzi jak w Robloxie, nie? Czy jakoś tak? Okej. Ej! Ale to jest pomysł na odcinek. 10 tysięcy łapeczek w górę i to nagrywam. Dobra, gość kampi w krzaku. Jest top 2. A tam wszyscy stoi. Okej, okay, przecież głowa mu wystaje ewidentnie, no. Ale bombiczek słodki. Takich bombiczków to już się nie spotyka. Nie, on go skilo... Dobra, okej. Okay. Nie no, to bot jest, słuchajcie, raczej. Okej, okay, on tańczy. Oddał mu wina. Ale to było słodkie. W sumie nie, mógł nie być to bot. Bo nie, bo miał skina do broni, to nie był bot. Nie wiem, czy bot może mieć skina do broni. Okej. Okay. Pięknie wbite, to też jest dobry sposób na wbicie się do kogoś w ogóle. Okej, okay, zatańczone. 32 mu tylko zadał, o nie.
Znowu go zadańsił. Znowu zadał mało i zginął. Okej, on się przetransportował kiblem i jest... Zablokował się w tym kiblu. Co się stało? Dosłownie się zablokował w kiblu, ziomek. I tam go wyjaśnił, dobra. No i jeb dla niego, no. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Zasubskrybuj koniecznie kanał po więcej. Wpadnij na sklepiaworware.pl, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Do zobaczenia, pa pa. Cześć!